spotkań, on raczej w skupieniu spokojnie ogląda każdy mecz, później dopiero wyciąga wnioski. Tymczasem atakują zawodnicy Garbarni. Kubisz jest 1-0. Strzelcem bramki Salami. Rozpoczął to wszystko Wolański. Marek Kubisz chyba jeszcze faulowany w polu karnym. Bardzo ładnie zachował się Krzysztof Zdunek. Puścił tę akcję. Wykorzystał to Nigeryjczyk Abel Salami i pierwszy gol Salamiego w barwach Garbarni Szlakowianki. 1-0 dla gospodarzy. Jeszcze po meczu z Widzewem Marek Motyka narzekał na skuteczność swoich napastników. W 7 spotkaniach kwartet Matusiak, Salami, Chudy zdobyli tylko jednego gola za sprawą Chudego. Przełom nastąpił w meczu z Lechem Poznań. Tam do bramki, do siatki trafił Błasiak i teraz...